Cześć, witajcie na kanale GranaKompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek do operatora ratunkowego, tym razem odcinek poradnikowy, jak szybko zarobić kupę kasy, tak na dobrą sprawę, nie tracąc za dużo czasu. Jak widzimy, słuchajcie, jest trochę misji sojuszniczych tutaj opublikowanych, jeżeli chodzi o Warszawę. To mamy trzy. I to są rozległe pożary lasu. Jeżeli chodzi o rozległe pożary lasu, to są bardzo, dobre płatne, bardzo dobrze płatne misje, ponieważ za każdą taką zakończoną otrzymujemy 40 tysięcy kredytów. Jeżeli jest jeszcze dodatkowo event, kredyty razy dwa, no to wiadomo, że ta kwota jest podwojona. No i teraz rzeczy z tego typu. Zobaczcie sami. 40 koła. Rzecz jest tego typu, że te misje czasami pokazują się, są publikowane przez graczy w różnych rejonach Polski. My tutaj sobie podeślamy oczywiście wozy, to, co, to, co mogę podesłać, to podeślę. Pyk. Tutaj akurat z Warszawy mogę wysłać sobie samochody. To jest, słuchajcie, to konto YouTube'owe takie, można powiedzieć, w celach poradnikowych założone, tak żeby wam pokazywać. Tutaj zbyt wiele nie mam, bo, no bo chodzi o to po prostu, żeby to konto było takie jak najbardziej podstawowe, jak tylko się da, dla osób, które zaczynają, powiedzmy, przygodę z operatorem ratunkowym, nie mają jeszcze rozbudowanej bazy, no a ciężko jest, jakby, zarabiać przy niewielkiej ilości pojazdów, jakieś konkretniejsze pieniądze. No więc tutaj misje sojusznicze w postaci rozległego pożaru lasu przychodzą nam z pomocą. 40 tysięcy kredytów, no to jest niezła gratka, można powiedzieć. No i teraz rzeczy z tego typu, jak wykorzystać to na maksa. Już tłumaczę. Mamy, proszę Państwa, w Polsce w tej chwili Kilka takich misji. Warszawkę już zaliczyliśmy. No ale mamy tutaj kolejną, tak? Gdzieś pod skrzydłowcem. No i w tym momencie, jeżeli ja bym chciał wypuścić tutaj pojazd, to mając ustawione 400 km, dystans, no to ten jeden pojazd będzie mi jechał godzinę 12. Ale tracimy ten pojazd, tak na dobrą sprawę, na dużo dłużej, bo godzinę 12. On dojedzie w jedną stronę, potem nie wiadomo ile ta misja jeszcze będzie trwała, a następnie ten pojazd musi wrócić, również godzina 12, czyli 2 godziny 24 minuty na dojazdy, tylko i wyłącznie tracimy. W tym czasie ten pojazd nie jest dla nas dostępny, nie może realizować innych misji. Plus jeszcze do tego trzeba doliczyć czas realizacji misji. Ale co z tym fantem można innego zrobić? No słuchajcie, zakładając, że tutaj mamy kaskę, to możemy sobie na czas misji postawić remizę. Zwykłą, najtańszą remizę za 50 tysięcy z wyborem ciężkiego samochodu gaśniczego, załóżmy. Postawić to niedaleko eventu, który się odbywa, i, i sobie to jakoś nazwać tak, żeby to odseparować od naszych, jakby tych remis, budynków, które są naszymi głównymi budynkami. Ja sobie to na, nazywam w tym wypadku nazwę to do kasacji 1. Czyli ja wiem, że to chcę usunąć i budujemy. I teraz co? Wybieram tę misję skracam sobie tutaj dystans do 40 km. no i mam do wyboru jeden tylko pojazd, prawda, najbliżej i go wysyłam i on już tu za chwilę się powinien pojawić albo i nie jedziesz, kopie? no jedzie, do rozległego pożaru lasu, nie wiem, czy by się nie pojawił ale powinien tak czy, tak czy inaczej taki pojazd tutaj już nam się znajdzie, no i co się w tym momencie dzieje, bo czekajcie, ja to sobie odświeżę. Co się w tym momencie dzieje? No mamy tutaj postawioną remizę, wydawałoby się w, w, w lesie albo w szczerym polu, no tu w tym wypadku w lesie. No i na co nam taka remiza? No do niczego nam nie jest potrzebna, ale jeżeli zwrócicie uwagę, to tutaj można ten budynek w 24 godziny zwrócić. I odzyskamy te pieniądze, które włożyliśmy, czyli 52,5 tysiąca kredytów. Myślę, że jest to całkiem niezłe rozwiązanie. Teraz dalej. Zobaczmy kolejne jakieś tutaj pożary. Tutaj mamy też rozległy pożar lasu. Zrobię dokładnie to, to samo, tylko teraz może nieco oddalę. Nowy budynek gdzieś może tutaj sobie stanąć. To ma być remiza podstawowa i to nazwę do kasacji 2. Również wybiorę tutaj ciężki samochód gaśniczy. Tak samo 52,5 tysiąca kredytów. Elegancko. Teraz wybieram misję, zaznaczam i wysyłam. I poszedł. No i ten już wyjechał. <grym> ten już wyjechał, widać, że wyjechał, tam jakiś błąd musiał najwyraźniej być. No i mamy. I teraz e, tu, jeżeli wejdziemy, tak samo widać, że można 24 godziny ten budynek zwrócić. Jedyna i najważniejsza w sumie w tym wszystkim rzecz, o której musimy pamiętać, to to, żeby nie zapomnieć tego budynku zwrócić. Bo inaczej nam by się to nie oposało. Tu mamy rozległy pożar lasu. Tak samo Katowice, no za daleko z Warszawy, żeby, żeby pocisnąć. Zrobię identyczną sytuację. Postawię nowy budynek, gdzieś tutaj. Najtańsza remizja, remiza. Do kasacji. 3 I wybiorę ciężki samochód gaśniczy. 52,5 tysiąca kredytów. Pyk. Elegancko mamy. I teraz. Wybieram ten samochód, wysyłam. 38 sekund dojeżdża. Czego chcieć więcej? Eee, nic tak na dobrą sprawę nie tracimy. No, jedynie tracimy w momencie, kiedy te budynki stawiamy, no bo musimy mieć jakby środki na to, żeby taki budynek postawić. No u mnie na głównym koncie takie postawienie remizy jest już coraz droższe. W tym momencie przekracza to koszty 300 tysięcy kredytów. No ale ja już mam bardzo dużo budynków Straży Pożarnej, no i, i stąd wynika po prostu fakt, że każdy następny kosztuje więcej. Natomiast tutaj, co, co my tutaj mamy? Tu mamy z, z, zbiorny siś? Si, siś? <gulia> Zbiorczy chyba. <gulia> Albo punkt zborny. O, to tak by było lepiej. No dobrze, ale szukamy, słuchajcie, dalej bo mamy tutaj również rozległy pożar lasu pod Miłosławem. To samo będę chciał postawić tutaj remizę. Może stanąć gdziekolwiek, tak na dobrą sprawę. To są wszystko budynki do, do usunięcia. No i to będzie do kasacji 4. Ciężki samochód gaśniczy, dalej 52,5 tysiąca kredytów, wybieram misję, wysyłam, Najbliżej, e, najbliższy samochód, 29 sekund. I słuchajcie, no to już e, zobaczcie, no cztery takie budynki postawiłem, nie liczę tych warszawskich e, samochodów, które wysłałem, ale tylko te, te cztery, po 40 tysięcy, słuchajcie, 160 tysięcy, no piechotą nie chodzi, tak? A takie misje robi się dość, dosyć szybko. Tym bardziej, że w tym momencie administratorzy mojego sojuszu, czyli ogólnopolskiej grupy ratowniczej, ratownictwa, sorry, mają jakąś taką tendencję do robienia takich misji na czas. Czyli wysyłamy po jednym pojeździe, nie więcej, na taką misję i. O założonej godzinie oni po prostu anulowują te, te, te misję. Kaska wpada i, i robimy następne. Bardzo myślę fajny motyw z tym, że właśnie gdyby chcieć dojechać tutaj z Warszawy, to ja już bym nie zdążył. I takie stawianie budynków myślę, że się opłaca. Bierzemy następną. Do kasacji 5. Ciężki samochód gaśniczy. 52,5 tysiąca kredytu, jak tam było widać. Wybieram sobie misję. Ten dojedzie w minutę. Pyk. I szukamy dalej. To, to już chyba żeśmy robili, czy nie? Odtoruję. Nie robiliśmy. No to możemy zrobić to samo. Rozległy pożar lasu. Pamiętajcie, rozległe pożary lasu. Każda jedna misja 40 tysięcy daje. To będzie do kasacji 6. Do tego. Ciężki samochód gaśniczy. Nadal 52,5 tysiąca kredytów. zobaczcie ile ja już tych remis postawiłem, nie? i najbliżej samochód, który jest. No bo ktoś, kto ma, powiedzmy, tam ustawione 400 km czy 300 km, to wiadomo, że, że więcej tych wozów się będzie wyświetlało. No ale ten najbliższy z najkrótszym czasem wysyłamy. I szukamy następnej intratnej dla nas y, misji. Tutaj było stawiane? Tak, tu było stawiane. Tutaj mamy jeszcze. Ale to jest duży pożar. To on się nie opłaca, bo on tam gdzieś z 18 tysięcy będzie. Zaraz zobaczymy. No do, dokładnie, 18 680 kredytów to, to, to za bardzo się nie opłaca. No i tutaj już y, tych misji nie ma. Trzeba patrzeć, trzeba nadzorować to wszystko, jak tutaj wygląda sytuacja. No, tutaj jest ten zbiorczy SIS. Mm, SIS. <grystanie> A tu już mamy remiskę postawioną. Także można, słuchajcie, dla przykładu, właśnie koncentrować swoje siły i środki w takim punkcie, jak tutaj kto to ustawił? Mis F3, koleżanka lub kolega. I tutaj sobie grupować swoje pojazdy, albo można skorzystać z tego sposobu, o którym Wam w dniu dzisiejszym powiedziałem, który Wam pokazałem, i w ten sposób zarabiać sobie pieniądze. Jak długo to potrwa, zanim to usuną, i czy to usuną, nie wiem. Ale jak na razie można w ten sposób z tego korzystać, polecam. Słuchajcie, no i co? Ja wam dziękuję za obejrzenie tego materiału, zostawcie lajki, suby. Natomiast jeżeli jeszcze nie gracie w operatora ratunkowego, a chcielibyście zagrać, to w opisie tego filmu jest link referencyjny. I jeżeli z tego linku zarejestrujecie się tutaj w operatorze ratunkowym, no to ja dzięki Wam dostanę tutaj dwie skromne monetki za wasz awans, a was to nic nie kosztuje. Także monetki są, o masz. Monetki są przekazywane tutaj na rozwój, tak żeby można było między innymi Wam, czyli sojusznikom pomagać w realizacji misji. Ode mnie to tyle, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.